Ja przede wszystkim chciałem powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy, że mogę być w Państwowym Instytucie Wydawniczym i mówić o jego planach, albowiem przypominamy sobie sytuację sprzed roku, kiedy istnienie tej jednej z najbardziej zasłużonych instytucji kulturalnych, a zwłaszcza zaczytelnictwa, było bardzo mocno zagrożone. Udało się ocalić PIW. Dzięki temu możliwa jest kontynuacja między innymi dzieł zebranych Stanisława Ignacego Witkiewicza. Chciałem wszystkim, którzy walczyli o PIW, najserdeczniej podziękować, bo walczyli o dobro polskiej książki, o dobro polskiej kultury i cieszę się, że PIW ocalał i że możemy mówić o dalszych jego planach. Te plany, jeśli chodzi o dzieła zebrane, najbliższe, to jest wydanie drugiego woluminu listów do znajomych, przyjaciół i tak zwanych wrogów. Będzie to bardzo ważny tom, ogromny, zawierający korespondencję z lat 1934-39, do której między innymi trzeba zaliczyć blok listów do dwóch wielkich postaci, mianowicie do Romana Ingardena, polskiego filozofa, z którym Witkacy się przyjaźnił, pozostała piękna korespondencja między nimi, oraz do Hansa Corneliusa, niemieckiego filozofa, którego Witkacy uważał za swojego po pierwsze mistrza, a potem właściwie za ojca. Zaprosił go do Zakopanego. Corneliusz przyjechał w 1937 roku, wygłosił tutaj szereg odczytów. Ta przyjaźń była także przyjaźnią korespondencyjną. Witkacy po raz pierwszy napisał do niego w 1935 roku i Corneliusz mi odpowiedział. No i to jest korespondencja zawierająca około 120 listów, także i filozoficznych, ale Witkacy w pewnym momencie właśnie po tej wizycie uznał Corneliusa za osobę, którą właściwie podobnie jak żonę może obdarzyć pełnym zaufaniem i zwierzać mu się z najrozmaitszych kłopotów. Były to przede wszystkim kłopoty miłosne. Kłopoty z jego przyjaciółką, Czesławą Oknińską-Korzeniowską, która robiła tak zwane szprygle i zerwała stosunki z Witkacym, co on bardzo ciężko przeżył. I nawet właśnie zwrócił się do Corneliusa o to, żeby Cornelius, który poznał Czesię właśnie podczas pobytu w Polsce, napisał, żeby wróciła do Witkacego. I rzeczywiście Cornelius napisał piękny, wzruszający list, który będzie w tym tomie, żeby, jak pisze, uratowała jego przyjaciela, bo on jeszcze tak wiele ma do zrobienia, tak wiele jeszcze sobie postawił zadań i jemu bardzo potrzebna jest właśnie jej miłość, jej oddanie. No i wiemy, że w jakiejś mierze ten list przyczynił się do tego, że potem Czesia do Witkacego wróciła.